Siemanko, z tej strony Citrox. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku FIFA 14 Ultimate Team. Pod ostatnim materiałem było bardzo dużo pozytywnych ocen i komentarzy i powiem szczerze, że naprawdę mnie zaskoczyliście, bo nie spodziewałem się, że aż tak ciepło i tak fajnie przyjmiecie tą FIFA. Powiem wam szczerze, że jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, bo mam tutaj ochotę grać, mam ochotę nagrywać, dlatego też dzisiaj widzimy się po raz kolejny. No i cóż, moi drodzy, od ostatniego odcinka sporo się pozmieniało, a to dlatego, że były darmowe paczki. FIFA tutaj zorganizowała chyba na jakieś tam urodziny czy coś takiego darmowe paczki dla osób, które grają tutaj w FIFA Ultimate Team. I powiem wam szczerze, że z tych paczek trafiłem naprawdę bardzo, znaczy trafiły mi się bardzo fajne karty. Zobaczcie, jeśli chodzi o zawodników, to mam tutaj nowego bramkarza. Bramkarz ma śmieszne nazwisko, on tutaj nazywa się Courtois, tak powinno się chyba czytać jego nazwisko. Wylosowałem także Piqué, Clichy'ego, El Shaarawy'ego i tutaj też sporo złotych piłkarzy, których aktualnie nie mam tutaj u siebie w składzie. Także wydaje mi się, że wsadziłem tych najlepszych. Teraz powinno mi się lepiej grać, zobaczymy jak to wszystko będzie tutaj nam szło. Też dostałem pełno kontraktów, jakieś tam herby, jakieś stadiony i tak dalej. Także myślę, że bardzo fajna sprawa. Wiem, że też można było trafić informy. Słyszałem, że sporo ludzi właśnie trafiało jakieś tam bardzo dobre karty. Jeżeli też otwieraliście te darmowe paczki, dajcie znać w komentarzach co wam się trafiło. Dobra, a dzisiaj zagramy sobie dosyć nietypowy mecz, ponieważ będzie to mecz o mistrzostwo siódmej ligi. Tak, rozegrałem tutaj ostatnio całkiem sporo meczy, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tutaj widzicie na dole macie moje 3 wygrane z rzędu. No i teraz mam ostatni mecz, mam 16 punktów, a żeby zdobyć mistrzostwo potrzebujemy punktów 17, także musimy wygrać, chociaż nie, nawet wystarczy, że zremisujemy, wtedy też będziemy mistrzostwo, więc nie powinno być aż tak źle. Wtedy dostaniemy też 5000 monet, więc no w końcu będziemy mogli sobie coś tutaj zakupić. Dodatkowo też pisaliście mi, żebym kupił sobie tam taki pakiet, że przez 5 meczy będę dostawał dodatkowe 1000 monet. Ja sobie to zakupiłem, także będę miał też tych monet więcej. No i bez wynagrodzenia możemy chyba zaczynać. Bierzemy następny mecz, zaraz zobaczę, czy tutaj wszystko w porządku, jeśli chodzi o kondycję. Czekajcie, nie. Zaraz sprawdzimy. No, całkiem nieźle. Wydaje mi się, że powinni dać radę. Nie są jakoś tam bardzo zmęczeni, także spoko. Możemy szukać przeciwnika. Zobaczymy, kogo nam wylosuje. Okej, mamy tutaj już przeciwnika. Jak widzicie, ma herb Realu Madry, także obawiam się, że będzie ciężko. Mam nowe stroje też. Mam tutaj stroje FC Barcelona oraz strój PSG. Zobaczymy, co on weźmie. Bierze niebieskie? Dobra, to ja wezmę. To ja wezmę białe w takim razie. Dobra, tak pasuje i mi i jemu. Naciskamy graj. No i rozpoczynamy mecz. Zobaczymy zaraz, kogo on tutaj ma. What the fuck? Widzicie to? Cały Real Madrid. Prawie. No i nie będzie łatwo, nie będzie łatwo. Zgranie 100, ocena 83. No zdecydowanie lepszy zawodnik, no ale cóż, będziemy musieli spróbować. Zobaczymy, czy damy radę. Mam nadzieję, że nam się uda. Ok, także ja rozpoczynam. Od razu od początku trzeba się skupić, żeby nie popełniać jakichś głupich błędów. Tym bardziej, że on ma bardzo dobrych zawodników i łatwo będzie tutaj, myślę, mógł strzelić na bramkę. Ale tutaj już widzę podanie do Defu. Ojej, Defu troszeczkę był tutaj, za blisko, podanie nieudane. No nic, czekamy, zobaczymy, co się stanie po wyrzucie z autu. Ok, Huddleston do Diabiego, dobra, pięknie. Podanie górne do Chamberlaina, Chamberlain leci skrzydłem. Będzie dośrodkowanie Defu, czy się uda? Proszę państwa, Defu! Aj, niestety wrzutka została przecięta. No i teraz przeciwnik przy piłce. El Shaarawy po raz kolejny. Chamberlain. Co zrobi Chamberlain? Piękny zwód. Zagranie tutaj do El Shaarawy'ego. El Shaarawy zagra tutaj do Defu. Aj, niestety mamy spalony. Żółta kartka dla przeciwnika. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Być może uda mu się zgarnąć jeszcze jedną żółtą kartkę. Tutaj był spalony, dobra, także przeciwnik zaczyna. Huddleston, Diaby, co on zrobił? Proszę państwa, Diaby, dobra, Defu przy piłce. I teraz, proszę państwa, to jest teraz ta okazja. Mamy Chamberlain, Oxley Chamberlain, podanie do Shaarawy'ego, Shaarawy, co zrobi? Wrzutka do środka i czy będzie bramka? Nie, niestety, ale jeszcze, proszę państwa, i gol! Nie ma, bardzo groźna sytuacja, jeszcze próbujemy, walczymy jeszcze do końca. Okej, okay, odegranie do Huddlestona, Huddleston co zrobi? Podanie do Fernandinho. Niestety Fernandinho tutaj on zepsuł tą sytuację. No i teraz przeciwnik oddala zagrożenie. El Shaarawy. Zejście do środka, El Shaarawy. Proszę państwa, Huddleston ze strzałem i niestety nie ma bramki. Było bardzo blisko, ale mamy rzut rożny. Przeciwnik przy piłce. Piękne podanie i jest. Na szczęście nasz bramkarz Courtois obronił ten strzał. Okej. Dawaj, Fernandinho. Aj, bardzo szybki zawodnik. Cieszę się, że mam go tutaj w drużynie. Ale teraz zagrożenie, proszę państwa, nie! Jest, pięknie!
Okej, bramkarz z poświęceniem, na szczęście się udało. Nie była to pewna... Nie była to pewna sytuacja, okej. Okej, Defu, po raz kolejny Defu przy piłce. Defu przy piłce. Zagranie do Chamberlaina, Chamberlain jest szybki. Chamberlain da radę, strzał na bramkę. Aj, niestety ponad poprzeczką. Oxlade Chamberlain tym razem nie wytrzymał presji. Oxlade Chamberlain, zagranie do Diabego. Diaby do Walkera. Walker do Oxlade Chamberlain na po raz kolejny i Chamberlain. Chamberlain leci skrzydłem. Zejście do środka. Spróbujemy zrobić coś takiego. Pięknie. Oj, oj, niestety przyblokował naszego zawodnika, ale to nic. Clichy. Podanie, okej, do Fernandinho. Fernandinho spróbuje strzał z daleka. Pięknie. Wow, słupek, proszę państwa, było bardzo blisko. Strata poza polem karny. No i teraz kontratak przeciwnika. Czy się uda obronić tą sytuację? Wynik 0-0, 42 minuta, nie chciałbym dostać bramki do szatni. Okej. Dobra, oddalamy zagrożenie. Dobrze, moi drodzy, kończymy pierwszą połowę. Wynik po pierwszej połowie 0-0. Zaraz zobaczymy, jak statystyki wyglądają. 57% posiadania piłki mam, także całkiem spoko, tyle samo strzałów i tyle samo strzałów celnych mamy, także w miarę wyrównany mecz, myślę, będzie ciężko, zobaczymy. Mi wystarczy remis do zdobycia tytułu, także jak teraz jeszcze jestem spokojny. Przeciwnik tym razem zaczyna, no i rozpoczynamy drugą połowę. Niestety, rzut rożny, przeciwnik ma rzut rożny. Mam nadzieję, że nie uda mu się teraz zdobyć bramki, bo to była tragedia. Bramkarz, bramkarz Bibi. Pięknie, dobrze, mamy piłkę i teraz szybki kontratak, proszę państwa. Do kogo podanie? Nieudane, ale nie, El Shaarawy, pięknie do Huddestona. Oj, niestety nie tutaj mógł zagrać do mógł zagrać tam do przodu, no ale teraz niestety się nie udało i kompletna strata piłki, masakryczny błąd. Ale teraz udało się przejąć, no i lecimy, Defu na skrzydełko do Chamberlaina. Chamberlain to jest bardzo dobry zawodnik, strasznie go lubię. On potrafi tutaj zagrozić bramce i proszę państwa, oj, jeszcze Defu ze strzałem. Aj, niestety piłka zablokowana. Mamy dalej, jesteśmy przy piłce. Strzał! Wow, petarda, proszę państwa. No i mamy kolejny rzut rożny. Zobaczymy, czy teraz uda nam się coś z tego zrobić. Fernandinho przy piłce. Potrzebne jest dobre dośrodkowanie. W tempo. Czy to takie będzie? Pięknie! Wow, tutaj bardzo blisko. Znowu bardzo blisko strzelania bramki, ale niestety się nie udało. Okej, znowu, dalej jesteśmy przy polu karnym przeciwnika. Teraz musimy stąd jak najdalej wybić piłkę. Podanie do Huddestona. Pięknie. Defu. Nie są może zbyt wysokie zawodniki, ale teraz Defu wychodzi sam na sam. Proszę państwa, co to będzie? Strzelaj Defu! Nie! 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 Kompletnie nieudane zagranie, ale teraz jeszcze próbujemy. Ajajajajaj, finezyjny strzał. Niepotrzebnie próbowałem finezyjnie, mogłem strzelać od razu, no ale... Trudno, mamy 67 minutę, dalej 0-0. Ale teraz kolejna sytuacja. Wrzutka do środka, nieudana. Mamy rzut rożny, kolejny rzut rożny. Nie wiem, który to już w tym meczu. Okej, okay, Fernandinho po raz kolejny. Dośrodkowanie i próbujemy. Ostatnio było bardzo blisko i teraz się uda, jest! Mamy bramkę Piqué, proszę państwa, Piqué, nowy zawodnik w mojej drużynie, zdobywa pierwszą bramkę w 69 minucie, także super, bardzo się cieszę, wychodzimy na prowadzenie, no i teraz będzie nam się grało na pewno zdecydowanie lepiej. Przeciwnik zaczyna, no i próbujemy, Defu jeszcze przyjmuje piłkę, zobaczymy, czy uda się zdobyć kolejną bramkę, od razu nie, niestety, Defu jest już chyba bardzo zmęczony, zaraz próbuję zmienić go, być może na Benta. Zagranie do Defu po raz kolejny, przy piłce. Podanie do Defu. Defu znowu wychodzi sam na sam. Strzela. Wow, proszę państwa, jaka piękna bramka. 3 minuty po poprzedniej. Defu strzela w 72 minucie bramkę na 2-0. Och, cóż za piękny golarz. Obejrzyjmy powtórkę. Defu, piękne wyjście. Strzał prawą nogą. Bramkarz nie miał żadnych szans. Dobra, przeciwnik widzę, chyba wprowadzę tutaj zmiany. Ja zrobię, myślę to samo. Zobaczymy, kogo możemy tutaj wprowadzić. Jak tutaj wygląda? O Jezus, Chamberlain bardzo zmęczony, ale nie wiem, czy mam kogoś, kogo mógł za niego wstawić. Spróbujemy, wiecie co? Benta. Wstawimy Benta za Chamberlaina. Bent też jest bardzo dobry, lubię nim grać, także zobaczymy. Nie jestem pewny, czy przeciwnik też robił jakieś zmiany. Tak, widzę, że tutaj u przeciwnika też też są jakieś zmiany, także spoko, wyrównany meczyk. Chociaż teraz już prowadzę 2-0, także nie powinno być źle. Na pewno przeciwnik teraz ma jest w trudnej sytuacji. Teraz widzę, rywal atakuje skrzydłem. Piękne podanie, ale teraz bramkarz w gotowości. Piękne. Przeciwnik będzie kontratakował. Trzeba uważać, bo też ma tutaj świeżego zawodnika na boisku. O! Mój niestety kontuzjowany ma tam jakiś problem z nogą. Łapał się za udo. No i niestety, proszę państwa,
Karim Benzema, 83 minuta, strzela bramkę na 2-1. Musimy się pilnować, bo jeszcze 7 minut meczu to jest naprawdę sporo czasu. Może przeciwnik może tutaj odrobić, ale dołoży wszelkich starań, żeby po prostu utrzymać ten wynik. Fernandinho do El-Sharawiego, El-Sharawi przy piłce. Odwróci się z piłką i strzela, proszę Państwa, lewa noga. Niestety obok bramki. Obok bramki, ale dobrze, dobrze. Atakujemy, 85 minuta. Jeszcze troszeczkę. Mam nadzieję, że sędzia nie doliczy zbyt dużo tutaj czasu. Dobra, proszę Państwa, El-Sharawi po raz kolejny będzie próbował El-Sharawi. Niestety przeciwnik przejął piłkę. Aj, ze strzałem, cóż tutaj się stało? Czyżby rzut wolny? Zaraz zobaczymy. Tylko ostrzeżenie. Proszę Państwa, jesteśmy bardzo blisko pola karnego. Musimy zmienić tutaj wykonawcę. Kogo by tutaj wziąć? Defu. Celność 72 tylko niestety. Nie mam tutaj zbyt dobrych zawodników. Walker! Wow, Walker jest bardzo dobry. Spróbujemy, zaryzykujemy. Ja pierdziulę, 6 osób ma w murku. Dobra, 26 metrów. I próbujemy. Walker, czy się uda? I proszę Państwa, obok bramki. Niestety, było blisko, ale tym razem obok bramki. Sędzia doliczył aż 5 minut, o nie. Jest naprawdę masa czasu. Ale teraz, jeszcze raz. Bent przy piłce, aj, niestety za wolny. Bent troszeczkę za wolny, jest zawodnikiem. Żeby tutaj zagroził przeciwnikom. Dobrze, teraz spalony. Sędzia czujny, bardzo mi się to podoba. Podanie do Diabiego. Diaby do Benta. Bent, co zrobi Bent? Co zrobi Bent? Dośrodkowanie do środka. Proszę Państwa, kogo... Ojejejejejejej, El-Sharawi niestety niepotrzebnie. Kompletnie potrzebnie mógł przyjąć tę piłkę i wtedy byśmy próbowali dośrodkować z drugiego skrzydła. Sędzia zakończył właśnie to spotkanie. No i moi drodzy, wygrywamy 2-1. Tytuł mistrzowski jest nasz. Mistrzostwo 7 ligi i przechodzimy, awansujemy właściwie do kolejnej ligi, czyli do ligi 6. Zobaczmy jak tutaj oceny. Defu 8-1, bardzo ładnie. Chociaż w poprzednim meczu chyba było lepiej. Suma monet 1470, ponieważ mam tego boosta, który daje mi 1000 monet w każdym meczu dodatkowo. Wynik 2-1, Rude Swetry tutaj prowadzą. Naciskamy dalej, niestety nie zobaczymy jak wyglądają statystyki, ale to nieważne, to jest nieistotne, bo mamy teraz mistrzostwo. Moi drodzy, bilans 6-1-3, 6-6 wygranych, 1 remis, 3 porażki, także myślę, że całkiem udanie. 5000 monet za mistrzostwo, super, bardzo się cieszę, bo te monety na pewno mi się tutaj przydadzą. No i cóż, tym i akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, będę wtedy naprawdę szczęśliwy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o moim składzie. Czy chcecie, abym wprowadził takie zmiany, kogo mogę kupić, kogo byście chcieli zobaczyć tutaj na boisku. No i w przyszłym odcinku będziemy tutaj rozgrywali mecze w lidze 6. Zobaczymy, jak tutaj przeciwnicy, czy okażą się być lepsi, czy gorsi niż tam. Znaczy gorsi wydaje mi się, że nie będą, mogą być raczej tylko lepsi. Ale to zobaczymy. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Życzę wam udanego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia.